Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy cerują skarpetki i przyszywają guziki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, kwestia jest taka, że tych ciuchów to mamy coraz więcej, coraz więcej. No ja, jak zauważyliście, tylko mam parę kolorków codziennie inne, no ale faktycznie białych jest chyba ze 2 czy 3, niebieskich ze 2 czy 3, pomarańczowych ze 2 czy 3 i tak dalej, i tak dalej. No i na świecie wszyscy kupują coraz więcej. W Ameryce ludzie wyrzucają rzeczy, mniej więcej tak używają 40 razy, no i to się dużo tak nie zmieniło, 40 razy używali, zanim wyrzucili w 2000 roku. Teraz w 2018 też wyrzucają około 40 razy. W Europie używają 2-2,5 raza dłużej, czyli w Europie to tak od 2000 roku średnio są w stanie założyć 100 razy i tak się dużo nie zmieniło, około setki. Najbardziej się zmniejszyło ilość używania w Chinach. W Chinach wygląda na to, że po prostu kupują i wyrzucają szybciej niż Europejczycy, no ale wolniej niż Amerykanie. Amerykanie jednak mają najwięcej tego chęci do kupowania i przy okazji chęci do wyrzucania. W Chinach w 2000 roku to średnio zakładali 200 razy, no a teraz zakładają około 70, także Europa 100, Chiny 70, Ameryka 40. No i co robić z tymi ciuchami? Wszyscy H&M, czyli ten Hansen, Moritz, te sklepy znane wielu ludziom, w Ameryce to jest, w Europie też to jest. No oni zarzucają świat i Amerykę i Europę tanimi ciuchami, tańszymi powiedzmy. No i ciągle jest jakaś moda, jakieś trendy, jakaś metoda, żeby to sprzedawać. No i nie wiadomo, co z tym zrobić. Także ilość używania światowo spadła do 120 razy. Także średnia światowa to jest 120 razy ludzie zakładają, w Europie około 100, w Chinach 70, w Ameryce 40. No i co z tym zrobić? Nie ma jak tego przerabiać. No bo to jest jednak materiał od sasa do lasa. Ludzie starają się przerabiać to trochę, ale najwięcej z tych bogatych krajów, no to jednak jest wysyłane do biedniejszych, te ciucholandy, te wszystkie szmateksy i tak dalej, no to robią na tym kasę, no bo jeżeli w Ameryce czy w Europie, powiedzmy, ma to wylądować na wysypisku, no a tak to się dzieje. 70-75% ciuchów to jest albo spalona na po prostu, żeby uzyskać energię cieplną i oszczędzić wysypywanie na wysypiskach, no bo ten popiół to jednak to jest 1/10 tej objętości. Także 3/4 ciuchów trafia jednak na wysypiska. To jest straszna ilość. Ciuchy, powiedzmy, zużycie w 2015 roku, milion, to 62 miliony ton na świecie zużyto. W 2030 roku będzie 100 milionów. To jest straszna duża różnica. Ilość wody, powiedzmy, zużyta w 2015 to jest 80 miliardów metrów sześciennych, a w 2030 ma dwukrotnie wzrosnąć prawie do 120. No i co oni robią? Co oni robią? No większość tych firm czy sklepów stara się no coś z tym zrobić. No to jedyne, co robić, no to wystawia różne skrzynie, żeby zbierać, no i przesyłać gdzieś dalej. No ale te przesyłanie dalej, no to nie bardzo pomaga, no bo to zasypuje tanimi ciuchami, powiedzmy, te polskie ciucholandy są zasypane, ale w Rwandzie na przykład, no to zrobili podatki, spore podatki i spore cła na przysyłanie, przywożenie tych ciuchów.
no bo to zabija przemysł, powiedzmy, włókienniczy lokalny, także, że ci ludzie się jednak bronią. I tak jak na całym świecie wszyscy mają szału do stali z rurkami plastikowymi, zamieniają je w Ameryce właśnie na papierowe, a papierowe to się zamienia w klusek taki, po prostu w rurkę z makaronu, nie da rady tego pić. No to co do ciuchów, to nikt nie działa. We Francji trochę tam działają, że oni robią odpowiedzialnymi tych, którzy produkują ciuchy, ale tak to na świecie nikt nie wnika. No Anglia też się zaczyna tym przejmować. Z tym recycling, czyli takim makulaturą, zmieraniem i przemienianiem na coś innego, no to nie kończy się w ciuchach. To się nie kończy w ciuchach, to jednak albo zabierają jakieś szmaty do wycierania rąk, czy na izolację do budynków, bo powiedzmy w Ameryce no to jest popularne, są te drzewa, domy z kantówki, no i obite gipsem z jednej strony i tam z drugiej strony też ma pokrycie, no i robią ten fiber, ale to też nie jest dobre, no bo to nie jest czysty plastik, to jest biologiczne i to się robi wilgotne, także to nie jest najlepsze. Tylko 1% na świecie trafia jest przerabiany. No bo jest to bardzo, bardzo trudno, bardzo trudne do zrobienia. Jeżeli jeszcze dodać do tego, że o 60% wzrośnie zakup i używanie i wyrzucanie wszystkich tych ciuchów i powiedzmy obuwia pomiędzy teraz a 2030 rokiem, no to są straszne, straszne duże ilości. Także dużo firm w zasadzie zaczyna współpracować. Ta wspomniana HM Fundacja, to ona zaczęła myśleć nad tym, jak odzyskiwać czy te materiały. Na MIT, Massachusetts Institute of Technology, no to oni 3,5 miliona mają wsadzić, pomagając firmie z Austrii Lenzing, że będą odzyskiwać, powiedzmy, koton i poliester. W Hongkongu właśnie ta HM zaczęła robić coś takiego, że to chemicznie po prostu rozpuszczają te polistyreny, a z bawełny, no to odzyskują taki proszek celulozowy. No tylko tyle, tylko że na razie nikt nie wie jak użyć ten proszek celulozowy, ale przypuszczalnie będzie jakieś użycie. Możliwe, że zakończy się to w papierze. W Europie Fibersort, taka firma jest, która stara się masowo sortować. No bo największy problem to jest tak jak ze wszystkim tymi, z tą makulaturą. Makulatura to jest w zasadzie tylko papier, no ale odzysk czy papieru, czy plastiku, czy nawet tych materiałów, no to jest bardzo trudny, no bo nie ma tych takich samych ciuchów, no i nikt nie będzie kroił, żeby przeszywać na nowe ubrania, także to wszystko musi być przetworzone do składników chemicznych, dlatego powiedzmy te wszystkie aluminiowe puszki i plastikowe butelki wyparły te wszystkie pomysły, tak jak pomysły, no rozwiązania, bo kiedyś jednak piwo było sprzedawane w tych butelkach szklanych, one były ciemne, żeby tam te piwo się nie marnowało, te różne oranżady, nie oranżady, Coca-Cola była sprzedawana, no ale to była ilość razy, kiedy ta butelka miała średnio życia, tam powiedzmy to było dwa czy trzy razy, no ale to i tak wymagało, powiedzmy, wymycia, zdezynfekowania i tak dalej, i potrzebowało te kapsle. Także transport tego wszystkiego i wysyłanie, przesyłanie, pilnowanie, sortowanie, no to po prostu było to nieprawdopodobne wielkie logistycznie
nieprawdopodobnie duża robota, także wszyscy zrezygnowali, po prostu zaczęli sprzedawać w butelkach plastikowych różne napoje, a piwo w aluminiowym. No te aluminiowe, ciekawa taka sprawa jest, że w tych butelkach powiedzmy aluminiowych, no to jest ta cieniutka blaszka, ale najważniejsza rzecz to jest ten powłoka od środka, żeby to wszystko się tam nie utleniało. Nie? I w Ameryce właśnie był też taka afera, że Chińczycy, którzy, no bo Chińczycy jak przyjadą, no to z reguły starają, no nie z reguły, no ale bardzo wielu z nich to jest zawsze Chińczykami i ma lojalność powiedzmy do starego rządu. I był taki, który właśnie ukradł tą technologię i przetransferował do Chin i w Chinach zaczęli używać do pokrywania od środka tych puszek od piwa. Ale wracając do ciuchów, no to te nowe pokolenie to jednak Amerykanie zaczynają buszować po różnych tych ciucholandach, szczególnie, że mogą taniej zapłacić. Ciekawe jest to, że kupują bardzo często używane rzeczy, no bo jeżeli są w tych środkach społecznych przekazu, powiedzmy te Twittery, nie Twittery, Facebooki, YouTube i tak dalej, no to nie chcą się pokazywać dwa razy w tych samych ciuchach, no to rzeczy używane są najbardziej do tego odpowiednie, no bo jest cały przekrój, powiedzmy, nie tylko lokalny, aktualna moda, ale mogą sobie znaleźć coś, co im się podoba z przeszłości. No i nie jest to takie drogie. No i środowiskowo jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. Także zaczynaj cerować, zaczynaj przyszywać guziki i nie wyrzucaj. I się zastanów, ile razy używasz, czy faktycznie używasz 100 razy i wyrzucasz, czy mieszkając w Europie, czy faktycznie używasz 40 razy i wyrzucasz, jeżeli mieszkasz w Ameryce. No a jeżeli w Chinach, czy faktycznie 70. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej? Tu jest dzwoneczek na codzienne powiadomienia. Polecaj, wysyłaj, zadawaj pytania, pisz odpowiedzi i do następnego.